Rodzinne warsztaty plastyczne skierowane głównie do najmłodszych to stała oferta Fabryki Sztuk. To kreatywne zajęcia, podczas których dzieci z opiekunami wykonują tematyczne zadania. Wszystkie materiały przygotowują organizatorzy. W styczniu tczewska placówka zaprasza w czwartki do kamienicy przy ulicy Podmurnej. Natomiast w soboty do budynku przy ulicy 30 stycznia. Warsztaty są bezpłatne, ale obowiązują na nie zapisy. Warsztaty rodzinne w Fabryce Sztuk to już niemal taka nowa tradycja. Mijają lata, uczestnicy się zmieniają, niektórzy wyrastają, a warsztaty wciąż są w nowej ofercie i ciągle cieszą się niesłabnącą popularnością. Adresowane są do dzieci głównie w wieku od 5 do 10 lat. Dzieci przychodzą z rodzicami, raz z mamą, innym razem z tatą, jeszcze przychodzą z dziadkami i też chodzi nam w tych warsztatach o to, żeby była bardzo dobra atmosfera. Atmosfera na luzie, żeby dzieci też nawiązywały nowe relacje i mamy sygnały, że takie też są, bo na przykład nasza Matylda, którą serdecznie pozdrawiam, na co dzień mieszka na południu Polski, a w Tczewie spędza wakacje i ferie i właśnie w Fabryce Sztuk podczas tych zajęć poznała swoją super przyjaciółkę Anielę. Więc to także jest w tych warsztatach bardzo ważne, ale takim tym motywem głównym warsztatów to jest plastyka. I zależy nam na tym, żeby dzieci miały nieskrępowaną wyobraźnię, żeby twórczo podchodziły do różnych zadań. Nie chcemy, żeby myślały szablonowo, żeby tworzyły schematycznie, bo sztuka taka nie jest. I żeby to w tej sztuki się nie bały, żeby nie myślały, że a na przykład nie mam zdolności plastycznych, to tego nie wykonam. Nie. Na tych warsztatach to jest zabawa z plastyką. Mamy nadzieję, że ta miłość do sztuki u tych dzieci zakiełkuje i później, jak już będą trochę starsze, będą przychodzić na wernisaże, wystawy, czy to do naszej galerii, czy to do innych muzeów. Warsztaty także odbywają się w towarzystwie rodziców i to jest bardzo fajne, że całe rodziny tworzą jakąś pracę, że dzieci później tę pracę zabiorą do domu, że to jest ich wspólne dzieło, które na pewno będzie cieszyć ich oko chociaż na kilka miesięcy. Udział w warsztatach jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy, dlatego warto zajrzeć na naszą stronę fabrykasztuk.tczew.pl i tam są szczegółowe informacje. A co nas czeka w nadchodzących dniach? 5 stycznia, w czwartek, będą warsztaty, podczas których motywem przewodnim będzie zima. I tu wykorzystamy na przykład materiały już niepotrzebne, jak kartoniki po antyramach i będziemy tworzyć takie zimowe okienko. Wyjątkowo też warsztaty odbędą się 6 stycznia, a to dlatego, że mamy Święto Trzech Króli i przygotowujemy się do orfaku. O godzinie 12:45 będziemy tworzyć koronę. Sobota, 7 stycznia, to przygotowania do Dnia Babci i Dziadka, żeby stworzyć fantastyczny prezent, potrzeba trochę czasu i my proponujemy wykonanie pachnących mydełek i opakowań do nich. Następny tydzień to mamy 12 stycznia, bardzo popularny wśród dzieci i lubiane malowanie na szkle, a 14 stycznia ferie zimowe rozpoczynamy tworzeniem wielkich pomponów z bibuły, które mogą być ozdobą na przykład podczas imprez karnawałowych dla dzieci.